Dlaczego dzisiaj żeśmy się tutaj my, żeby zaprotestować sprzedaży naszego dorobku, szczególnie mojego pokolenia starszego, które nabyło ten ośrodek i zawsze urządzaliśmy różne imprezy, dochód zawsze na Foulicourt, potem była szkoła, mój syn chodził do szkoły, Lesiu, i tutaj był pochowany niedawno. I wspomagaliśmy ten ośrodek, nawet niewiasty, które nawet nie miały mężów, ostatni grosz dawały nieraz, żeby ten ośrodek utrzymać. Dlatego, że to była mała Polska poza granicami kraju. I bardzo nam przykro, bardzo przeżywamy, że do tego doszło, że księża Marianie mieli czelność sprzedawać ten ośrodek bez wiedzy, w sekrecie, co to bardzo niedobrze pachnie. Jestem zgorszona i mam nadzieję, że to się zażegna, tą sprzedaż. Mam nadzieję, modlimy się o to, dlatego że bardzo nam zależy. I tyle Polaków napłynęło z Polski i teraz oni sprzedają tą polską siedzibę i kościół, który był ufundowany przez księcia Radziwiłła. W krypcie jest tam pochowany i ksiądz Jarzębowski, co z nim będzie? Już wywieźli, wie pan, już wywieźli zbiory księdza Jarzębowskiego do Polski. Bez zawiadomienia. Co oni wyrabiają, to naprawdę bardzo, bardzo przykro. Słyszałam, że pomogłoby zażegnać sprzedaż, gdyby się poszło do sądu. Ale to są związane bardzo duże koszta, także widocznie nie będzie tego. Czyli dzisiaj żegnamy się z tym ośrodkiem? Ja nie sądzę. Ja mam nadzieję, że nie. Jakąś mam nadzieję taką cichą, że to mi się nie stanie. Czyli jesteśmy pełni dzisiaj nadziei? Pełni dzisiaj nadziei. Dlatego przyjechaliśmy protestować i właśnie pokazaliśmy, że jesteśmy bardzo zbuntowani i bardzo rozgoryczeni takim postępowaniem księży Marianów. To do nich nie należy. Nigdy nie należało. To było zdatne Polaków na całym świecie. To oni sobie przywłaszczyli, a nie czegoś. Pierwszy pisał na ten temat i w ogóle ja tutaj recytowałam przez megafony. Mój syn do szkoły chodził, także jesteśmy bardzo związani. I mieszkaliśmy właśnie w obozach, w beczkach. I była u mnie w domu, bo ja miałam, jak był kościół, poświęcenie kościoła, to była broszura wydana. Zdjęcia, na przykład ja byłam tam i mąż, mój mąż był prezesem koła rodzicielskiego. Rozumiem. Tak, no jeździliśmy na weekendy. Miałam syna w Foley Court, działaliśmy społecznie, dawaliśmy pieniądze, pomagaliśmy jak mogliśmy. I jestem zgorszona, że tak się zmieniło. Spotkanie z wszystkimi Polakami przez... Słyszał pan o tym zamieszaniu teraz w Foley Court? Nie, to jest... źle. Przez tyle lat tutaj Polacy co rok przyjeżdżają. My tutaj jeszcze ile? 15 lat temu zespół taneczny występowali. Tańczyli tutaj wszystko. Ale że to ja mówię, co to zamknąć, to jest... Wiesz, ile ludzi ze swym domu, z innych ulicach, które co rok dają pieniądze, żeby utrzymać wszystko. I te one chcą też sprzedać. Gdzie te pieniądze pójdą? Nie pójdą do tych ludzi, które co rok przyjeżdżają i popierają to. Pójdą do jakichś... Nie będzie pójdą. Jest jakaś szansa na to, żeby to zatrzymać? Nie wiem. Ja naprawdę, ja myślę, że nie. Bo organizacja, która to wszystko prowadzi, tylko szuka, żeby pieniądze zdobyć i wtedy gdzieś indziej włożyć. Czyli walka z wiatrakami? No, tak. Wiesz, tutaj w Londynie jest ta wielka Polonia, mają dosyć pieniędzy. Czemu tutaj nie mogą to, żeby przy, w czasie wakacji, bo co, coś dla Polaków otworzyć? Że rodzice płacą, wiesz, może po 100 funtów na dziecko przez 2 tygodnie i można to, wiesz, jako otworzyć więcej dla Polaków. Tutaj jest dosyć duże miejsce, kościół jest i to by było idealne miejsce. I wtedy takie jak Fauli dzisiaj, ludzie przyjeżdżają, ale dużo już nie przyjeżdża, bo już myślą, że co mniej ludzi,
ale mniej ludzi przyjeżdża, bo my tutaj już nie chcą, żeby to było. Dziękuję bardzo. W 1953 roku z inicjatywy Polaków, ażeby tutaj stworzyć szkołę dla chłopców, ojcowi Marianie dostali poproszenie, żeby tę szkołę poprowadzili. Początki były oczywiście trudne, nie było pieniędzy, więc duże apele były skierowane do polskiego społeczeństwa i polskie społeczeństwo stanęło na wysokości zadania i ufundowało to wszystko. Nawet ludzie przyjeżdżali i własną pracą odnawiali cały budynek. To był początek. Polacy kupili, poświęcali się na ten ośrodek i tak było przez te wiele lat. Służył Polonii zawsze na Zielony Świątek. Ludzie tutaj przyjeżdżali, harcerzy tutaj mieli różne swoje obozy, spotkania i tak dalej. Teraz znajdujemy się w sytuacji, gdzie ojcowie Maroni chcą sprzedać Fowley Court. Większość społeczeństwa uważa, że jest to ośrodek polski, wypracowany przez Polaków i powinien pozostać i służyć polskim celom. Jest również kościół tutaj. Poświęcona ziemia pod kościołem była przez kardynała Wojtyły, oczywiście później Janem Pawłem II. Bardzo to znaczące jest. Jest tutaj kościół właśnie, który niestety jak będzie sprzedany cały obiekt, będzie desakralizowany i przemieniony, z tego co słyszę, na salę konferencyjną. W dzisiejszych czasach, kiedy zanika religijność, zamykać kościół w naszym mniemaniu nie jest słuszne. Także jest wiele problemów i jeszcze mamy nadzieję, że uda się coś tutaj zrobić. Nie wiadomo, jak to się rozstrzygnie, ale walczymy do końca. Dziękuję. Deszcz pada niesamowity. Bardzo, ale cała łąka była pełna. Same parasole, prawda? Pani się nie może pogodzić z tym, że właśnie ten kościół byłby przez przekazany w świeckie ręce. Dlatego, że Polacy ludzie włożyli tyle pracy, tyle naprawdę wysiłku. I żeby to dzisiaj poszło na marne, to jest nie do pogodzenia się po prostu. Pracowaliśmy, prawda, bez... Za darmo naturalnie. Jadzia to jest moja siostrzenica. Tutaj brała ślub, a w ogóle moich siostrzeniec cztery. Brało tu ślub. Pięć. Brało tu ślub. No i w ogóle byliśmy tak związani, tyle pracy, co myśmy tu włożyli. Każde, prawda, nie tylko Zielone Światło, ale były różne inne. Urządzaliśmy różne bale, zabawy i bal wiosenny, i Sylwester, i dożynki. Zawsze wszystkośmy organizowali.